Witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale. Chciałem Wam pokazać takie specyficzne drzewo. Ono się co jakiś czas będzie pojawiało. Mam nadzieję, że będzie widać, że ono jest no, zupełnie inne jak te pozostałe. Tak tutaj góra już była zrobiona. Jest dużo grubsze, bardzo długie te gałęzie tutaj powyrastały. To wszystko jest spowodowane tym, nawet możecie zobaczyć, patrzcie jaki to pień ma gruby. Spowodowane jest tym, że ono nie zostało dobrze podcięte. Jest bardzo duża reakcja, wszystkie tutaj drzewa były podcinane, jechała maszyna z takim ostrzem i były korzenie podcinane, ale widocznie tutaj, no tutaj akurat też jest słup, to może też było tym spowodowane. Było ręcznie, tak, jeszcze podcinane. Chodził taki młody chłopak Holender i jeszcze to wszystko siekierką pocinał, ale jak widać za bardzo nie przyniosło to skutku w tym roku. Nie wiem, czy mi się uda uchwycić, bo to jest od Piotra strony, ale chyba będzie kawałek. Widać jest, tutaj widać jest na zielono, sprayem sobie zaznaczyliśmy, jak robiliśmy góry. Te drzewa są pozaznaczane, bo wiadomo, jak później przyjdą liście, to za bardzo nie będzie widać, które to drzewa, i one po prostu mają być po naszym cięciu dodatkowo podcinane, natomiast w jaki sposób to nie wiem. Przypuszczam, że będą piłą motorową. No jest taka szansa. Z jednej strony ileś procent, 20-30, i z drugiej strony poniżej też, żeby te soki nie miały takiej siły od korzenia, które idą do góry. To się podcina, takie nacięcia się robi. Ale to jest no bo to możecie zobaczyć, to są tutaj są jednoroczne, tak? Że one mają ponad metr długości, to nie jest normalne. Zobaczcie tutaj to drzewko, normalna reakcja, czy tutaj fajny materiał, nieduży, ładne pączki, a tutaj to, kurczę, golasy, długie problem witki takie beton, porosły. Beton pal jest problemem dla noża. No musiało to na pewno być to akurat, ale to nie zawsze jest przy betonie. Zazwyczaj, ale nie zawsze. Akurat tutaj mamy taki rządy, gdzie tych drzew jest kilka, na poprzednim nie było ani jednego, na pewno ponad setka tutaj na całej plantacji takich drzew będzie. No i właśnie w tym roku one zostały pozaznaczone i będą prawdopodobnie jakieś tutaj z nimi sprawy dalsze robione. Bardzo możliwe, że piłą po prostu motorową one będą na dole podcinane, żeby po prostu nie dawały takiej dużej reakcji. Bo przy zbieraniu jest to duże utrudnienie, naprawdę tych gruszek jest bardzo mało, jest dużo gałęzi, dużo liści, jest ciężko się po prostu do takiej gruszki dostać. I dzisiaj mamy słoneczną pogodę. Jeszcze jak możesz na chwileczkę, czemu ja tak zrobiłem? Bo w założeniach tu będzie szedł ekstra bambus i dlatego nie ścinam go tutaj, tylko zostawiam centymetr od góry i zobaczcie. Tu będzie dodatkowa jak gdyby odnoga. No normalnie pokaż jaki, jakbyś uciął, normalnie, na jakiej wysokości. Normalnie obciąłbym, jeżeli jest coś takiego jak tutaj, obciąłbym tak. Krótko. A tutaj zostawiamy, bo tu w teorii mają mieć dodatkowe bambusy, ale na razie do tej pory się nie pojawiły, ale możliwe, że w tym roku się pojawią. Dlatego są wtedy zostawiane po prostu dłuższe, tak? No będzie wiadomo więcej produkcji, to wszystko o produkcję chodzi. No połamie się, tak? Przyjdzie gruszka u góry i się złamie. Z naszej strony to tyle. Lecimy na przerwę. Trzymajcie się. Do usłyszenia.